Pierwszy odcinek FIFA przed nami. Otworzyliśmy sobie paczki, pograliśmy kilka meczy, zbudowaliśmy składzik i dzisiaj właśnie zaprezentuję wam ten składzik. No i też pokażę tam urywki z live'a, jakie karty udało się trafić, kilka bramek i tak dalej. Jeśli chodzi o skład na bramce Onana, wydaje mi się, że na początek wystarczy. Był tu Handanowicz, ale no nie podobała mi się jego gra, dlatego zdecydowałem się na Onanę. Jeśli chodzi o obronę, mamy tutaj na prawej stronie Desta, który po prostu jest tutaj bardziej pod zgranie pod McKinniego, ale wygląda naprawdę fajnie, 86 tempa, więc wystarcza, na początek wystarcza. Kimin Yae, powiem wam szczerze, nie spodziewałem się, ale naprawdę ta karta wygląda przepotężnie. 1,90 m wzrostu, wysoka pracowitość w obronie, naprawdę bardzo serdecznie polecam. Timber, karta z Ajaxu, myślałem, że będzie o wiele droższy, bo naprawdę statystyki ma mega, mega fajne, ale kosztował mnie chyba 3000, więc też nie jest jakoś to dużo. Tutaj Weindal pod zgranie oczywiście z Timberem. Jeśli chodzi o środek pola, na defensywnym pomocniku Zambo Anguissa, który kosztował chyba 1000 monet. Przepraszam, 2800, sorry, to pomyliło mi się. Winston McKinney kupiony za 7000, natomiast naprawdę karta warta polecenia. Wysoka, wysoka pracowitość, 82 tempa, dobra fizyka, dribbling, obrona też bardzo dobra, więc taki wszechstronny pomocnik naprawdę się przydaje. Tchouaméni, pierwszy właściciel, wypadł z paczki, więc stwierdziłem, że czemu taką kartę trzymać na ławce i powiem wam szczerze, że naprawdę jako środkowy pomocnik również daje radę. Jeśli chodzi o przód, no to tutaj mamy Rodrigo, który również wypadł mi z paczki jako pierwszy właściciel. 4x4, 7 meczów, 7 bramek, 1 asysta, więc naprawdę bardzo serdecznie polecam. Nie wiem, ile dokładnie kosztuje, ale wali fajne brameczki, więc warto tutaj, myślę, się nim zainteresować. Jeśli chodzi o napad, kupiony Osimhen za 13 tysięcy, 3 mecze, 3 bramki, zobaczymy, jak się będzie spisywał. Na razie jest tak, powiedzmy, 50-50, tak sceptycznie jestem troszkę do niego nastawiony, ale zobaczymy, damy mu szansę. 3 bramki to też nie jest źle. Zobaczymy, jak w dalszej perspektywie będzie się spisywał. No i najnowszy nabytek, który jeszcze u mnie nie zagrał ani jednego spotkania, Rafael Leao. Był tutaj wcześniej Bergwijn, ale zdecydowałem się właśnie na upgrade do Leao. Karta wygląda bardzo fajnie, 4x4, 91 tempa, bardzo fajne statystyki dribblingu. Zwinność troszkę taka kiepskawa, ale wydaje mi się, że na początek powinna wystarczyć. Zobaczymy, jak ten skład będzie sobie radził. Prawie pełne zgranie, bo tutaj jedynie na dwóch zgrania mamy duet z Ajaxu oraz duet z Realu Madryt, ale będziemy coś pracować, żeby to zgranie sobie poprawić. Także to macie składzik, teraz zapraszam was jeszcze na parę urywków z live'a i widzimy się w następnym materiale, także dzięki. Paczuszka z podglądem, to oczywiście zajrzymy sobie do paczuszki. Brazil. No kurde, wchodzimy w FIFA na grubo, powiem wam szczerze. Wchodzimy w Fifuncie na grubo. Pierwsza paczka od razu Ederson. Nikt się nie chce pokazać. Rodrigo, wchodzimy w sezon, proszę państwa. Pierwszy kontakt z piłką naszego Brazylijczyka. Pięknie, pięknie Rodrigo. 1-0, trzecia minuta, jedziemy. Rodrigo, to jest dzik. Już go kocham, nie? To będzie legenda naszej serii. Bergwijn się urywa. Jak się przeprasza? Sorry. Wow, znaczy uderzenie Kuni naprawdę, naprawdę wow, ale ta bramka to jest kuriozum. To jest naprawdę kuriozum. Jedziemy, 1-0. Kto strzela? Chyba Bergwijn. Tak mi się wydaje, że to był Steven Bergwijn. Tak jest, proszę państwa. Tylko ja nie umiem strzelać rzutów karnych, nie? Aha, dobra, nieważne. Ważne, że wpadło. It's done. It's already done. Koniec. Pozamiatał. Skorpion King w pierwszym meczu. Znaczy w pierwszym dniu. Koniec.
Jest Rodrigo. No wystarczy. Jemu tylko dać piłeczkę. Jest pięknie. Jest 4-2. Bawimy się. Jest chillerka. Zapraszam. Wow. Drugi mecz i jest druga taka bramka, widzowie. Gra zaczyna się pięknie. Złota paczka piłkarzy premium. Zobaczymy co tutaj. Jest to nagroda za cały wykonany segment z ważnych meczy. I mamy informa. Kto to będzie? Pablo Maffeo. Jakby karta sama w sobie nie jest jakaś wybitna. Mała złota paczka piłkarzy, gdzie mamy jednego rzadkiego zawodnika. Zobaczmy, co się kryje za tą paczuszką. Alexander Arnold, 8-7, to posypało dzisiaj.